Teraz się trzymajcie, bo nie wiem, czy zdarzy się, że powiem jeszcze kiedyś coś takiego, natomiast ten produkt jest naprawdę... Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym odcinku. Robimy sobie dzisiaj teścik kosmetyków. Jest czerwiec, jest Pride Month, dzisiaj mam urodziny i mamy masę tęczy w sklepach i wszystko co wychodzi jest tęczowe, co jest niesamowicie takie fascynujące i ja bardzo lubię patrzeć na te wszystkie tęczowe kolekcje, tak więc dzisiaj przetestujemy sobie jedną z nich. Byłoby fajnie, gdyby w ciągu roku więcej pojawiało się tego typu produktów, ale cieszmy się z tego, co mamy. I dzisiaj super ekscytująca kolekcja Ultimate z NYXa właśnie, bo w niej mamy farbki. Dlaczego jest to takie ekscytujące? Ano dlatego, że NYX jest marką drogeryjną. I więc w sumie to nie wiem, czy te farbki będą dostępne w drogerii. Byłoby super, gdyby takie rzeczy były normalnie dostępne w sklepach. Tak więc my będziemy testować. Mam nadzieję, że będą dobre. Jak będą dobre, wtedy wy będziecie kupować. A jak będziecie kupować, to mam nadzieję, że marka wprowadzi tego typu produkty na stałe do kolekcji. Poza tymi farbkami przetestujemy sobie dzisiaj jeszcze jakby dwa produkty. Jedną będzie nowy Wonder Stick, który jest różem. I to też jest bardzo fajna nowość, tak bym powiedziała, bo zazwyczaj wszystkie sticki są typowo do konturingu, więc są brązowe. Tutaj mamy też dwa odcienie różu i na opakowaniu jest napisane, że teoretycznie możemy się też oczywiście wykonturować różem. Teraz zapomniałam, jak się nazywało konturowanie różem. Ale robiłam o tym odcinek. Możecie sobie też obczaić, robiłam w zeszłym roku. I mamy jeszcze olejki do ust. Ja w ogóle powiem wam, że latem moje usta są jeszcze bardziej obschnięte niż zimą. Nie wiem, o co chodzi. I mam totalną manię, jeśli chodzi o tego typu wszystkie olejki, jakieś błyszczyki czy pomadki. I mam je wszędzie. I nigdy i tak nie mogę żadnego znaleźć. Nie wiem, jak to się dzieje. Trochę tak jak z gumkami do włosów. Po prostu chyba same uciekają. Te olejki natomiast są trochę inne niż te, co wyszły ostatnio, bo ja chyba wam nie pokazywałam, ale NYX dosłownie, nie wiem, kilka tygodni temu też wysłał całą pakę takich błyszczyko-olejków pielęgnacyjnych. Natomiast te są troszkę inne, bo wydaje mi się, że one mają, tak, mają lekki kolor i chyba mają nawet lekką drobinę, tak więc troszkę będą się różnić od tych, które dotychczas NYX wypuszczał, bo do tej pory właśnie wszystkie były bardziej takie po prostu zwykłe, bez niczego. Otworzymy sobie wszystkie, a co? Zobaczcie, mi zacznę sobie od olejków, czyli może od mniej ekscytującego produktu, ale chcę go już nałożyć na usta i wtedy polecimy dalej. Okej. Od góry mamy kolor Luscious Pink i on jest taki praktycznie bezbarwny, przynajmniej na skórze nie widać w ogóle koloru. Kolejny to jest Original Fire i on jest taki lekko brzoskwiniowy, ale też ma bardzo, bardzo delikatne to zabarwienie, on jest na środku. I na samym dole mamy Peppered Power i on ma, powiedziałem, największy pigment ze wszystkich tych trzech olejków. Bardzo fajnie to wygląda, ja tylko sobie jeszcze poświecę lampą, zobaczymy. Te dwa pierwsze mają taką delikatną, chyba mikroskopijną drobinę, albo mi się dwoi w oczach. Natomiast ten taki najbardziej czerwony nie ma żadnej drobinki. I właśnie może jego sobie nałożymy, podoba mi się kolor, żeby tu coś się działo. Jeśli mieliście wcześniej olejek z NYXa i go lubicie, to ten też śmiało możecie sobie wypróbować. Bardzo fajny, ja lubię właśnie błyszczyki z takim lekkim czerwonym zabarwieniem, bo usta nagle, wiecie, nabrały koloru, nagle tak ożyła cała twarz, a nie nałożyłam żadnej pomadki, tak więc ten kolor na pewno trafi do mojej torebki i będę z nim wszędzie jeździć. Dobra, teraz przechodzimy do farbek. Stick zostawimy sobie na koniec i mam jeszcze setting spray, ale to nie jest chyba jakaś nowość specjalna. Farbki. Farbki przeczytałam, bo to jest w ogóle super. Z jednej strony super, bo nie muszę sama szukać, z drugiej strony troszkę bezsensowny papier, no ale docenimy, docenimy już to i przeczytam po prostu z tej tutaj wkładki. Farbki są za 45 zł jedna, więc uważam, że to taka cena niezbyt duża, ale nie jest też jakoś super tanio. Zobaczymy, jak to będzie wydajne i czy właśnie będzie takie super, jak to jest oczywiście napisane. Farbki mają być gładkie, kremowe, odporne na zmywanie i mocno nasycone.
Można używać je na oczy, na twarz lub ciało, tak więc są multiużywalne, co bardzo mi się podoba, w sensie fajnie, że w ogóle marka już to zaznacza. NYX twierdzi, że możemy używać palców lub pędzla, możemy sobie to po prostu nakładać jak chcemy, w sumie możemy co chcemy z tymi farbkami, tak więc to mi się podoba. Zobaczymy tylko, czy są takie fantastyczne, jak nam obiecują. To zróbmy jakieś swatche. Ja w ogóle nie za bardzo wiem, co bym chciała zrobić. Czekajcie, czy to ma jakieś numerki? Ma numerki. Ja lubię wszystko numerkami układać, tak więc tutaj zrobimy tak samo. Zaczniemy od zielonego i porobię sobie swatche na ręce, moi drodzy. Żeby, wiecie, najpierw sprawdzić w ogóle, jak to się czuje pod palcem. Wszystkie mają te zamknięcia, więc chwilę to potrwa. O. Okej. Jest intensywny, to na pewno. Nakładam sobie naprawdę bardzo małe kropki. Teraz, bo różowego trochę więcej nałożyłam, ale staram się nakładać naprawdę minimalną ilość. Jestem zaintrygowana po tym pierwszym swatchu. No dobra, tak to się prezentuje w tym momencie. Takie są paćki. I rozcieramy. Wygląda to naprawdę zacnie. Nie będę ukrywać, kolory są naprawdę bardzo intensywne. Ten niebieski to jest odcień Fly the Flag. Jest niesamowity. Ten drugi niebieski też jest fajny. W ogóle bardzo doceniam, że w jednej kolekcji są dwa odcienie niebieskiego. Ten jest taki bardziej, powiedziałabym, jeansowy, ten taki chmurkowy. No, cool. Oby to mi się dobrze pracowało. Zazwyczaj tego typu produkty kremowe, które są od razu już takim kremikiem, one w pierwszym jakby takim tutaj odczuciu będą, przynajmniej praktycznie zawsze, powinny dobrze wypaść. Ale zobaczymy, jak to będzie się blendowało na oku. I nie jest tutaj napisane, znaczy jest napisane, że ma to być matowe wykończenie, tak więc zakładamy, że ten produkt będzie zastygał. No i w sumie szczerze właśnie nie wiem, jaki chcę zrobić make-up, bo byłam właśnie ciekawa, jaką to ma formułę, ale skoro marka mówi, że możemy tego używać też, wiecie, palcem, czyli będą to takie teoretycznie bardzo multi-use kosmetyki, które mi to przywodzi na myśl te farbki z About Face od Halsey. W sensie nie używałam farbek od Halsey, ale sam jakby zamysł i przedstawienie produktu bardzo podobne też jest tutaj, więc mega cute. W ogóle jestem zafarbowana teraz, co oznacza, że może faktycznie będą się dobrze trzymać, natomiast wyglądam, jakbym miała siniaka na ręce, jak to wszystko roztarłam. Jedyne tylko, co się obawiam, to że ciężko będzie tymi produktami budować coś na sobie. Będę nakładać minimalne warstwy, żeby to szybko nam zastygało, bo to jest właśnie... Do czego to przyrównać? Trochę jak taka pasta do zębów, tylko bardziej jeszcze płynna, taka prostsza do rozsmarowania. Od którego chcę zacząć? Chyba zacznę od tego. Nie wiem, dajcie mi znać, bo ten kolor nazywa się Calling Us Alice i właśnie jest to taki niebieski, ale on jest przełamany... Nie wiem czym, jest, no jest taki może z fioletem, niebiesko-fioletowy, no jest piękny. Tak więc zacznę sobie od niego, odrobinkę i najpierw nałożę go palcem. Na powiekach mam tylko korektor. Okej, na razie produkt jest bardzo mokry i taki tłusty, tak wygląda dosyć tłusto. Marka twierdzi, że będzie finalnie matowe wykończenie, tak więc będziemy musieli chwilę poczekać, żeby nam to zastygło. Bardzo napigmentowane, bardzo kremowe, tak więc jeśli nie macie wprawy na początek, to trzeba nakładać bardzo małą ilość i najwyżej później dokładać, żeby nie mieć po prostu tej farbki wszędzie. Okej, mam jeden kolor na całej powiece, nie jest już tak intensywny jak tutaj. Natomiast bardzo ładnie się rozblendowały krawędzie i było to na pewno szybsze niż gdybym chciała osiągnąć taki efekt klasycznym cieniem, takim pudrowym. Spróbujemy sobie dołożyć troszkę. Intensywność nam się zwiększa, natomiast już wiem,
Do czego mogę to porównać jeszcze lepiej? Jeśli ktoś z Was używał też takich baz a la eyelinerów z Glam Shopu. Ja mam kilka, chyba kiedyś testowaliśmy sobie na Instagramie i one mają bardzo podobny feeling. Te z Glam Shopu są takie odrobinkę bardziej chmurkowe, mają taką piankową, jeszcze delikatnie konsystencję. Natomiast nakładanie i też pigment i w ogóle praca jest bardzo, bardzo podobna. No ale okej, kolor nam się wzmocnił. Mi się to bardzo podoba. Podoba mi się ten odcień, jest piękny. Poczekamy teraz chwilę, żeby to zastygło. Nie jest tutaj napisane, ile to będzie zastygało. Znaczy w ogóle nie jest o zastyganiu. No ale czekamy na matowe wykończenie, bo na razie to się jeszcze świeci, bo jest mokre. Kawa się skończyła. Okej, zastygło nam to. Zastygło. W sensie, jak dotykam palcem, to nic się nie dzieje. Z takiego super bliska. Na załamaniu już troszkę nam jakby zjeżdża ta farbka. Jest to niestety bardzo częste przy produktach kremowych, w sensie nie takich aktywowanych wodą, tylko takich właśnie takich, które mają jakąś taką bardziej tłustą bazę, więc okej, będziemy to sprawdzać w ciągu dnia. Idziemy teraz z jakimś innym cieniem, nie, farbką. Weźmy sobie różowy. I teraz spróbuję to nałożyć pędzlem, takim po prostu puszkowym. Nie wiem, gdzie bym to chciała. Okej. Wyszło artystycznie, ale nie taki był zamysł. Czekajcie, zdejmę trochę produktu, bo co jak co, ale faktycznie są napigmentowane skubane. Jest to bardzo dużo pigmentu. Jest ciężko zapanować nad tą farbką, to na pewno. Nie wiem, czy właśnie do takiego cieniowania one się sprawdzą. Znaczy myślę, że wiecie, wszystko jest do ogarnięcia, tylko będzie trzeba używać tak mikroskopijnej ilości produktu. Myślę, że fajnie byłyby też jako baza pod inne cienie, kolorowe na przykład. Ładnie się połączyło, nawet powstał taki delikatny fiolet pomiędzy. Wygląda to ok. Weźmy sobie teraz może ten turkusowy, może nie turkusowy, może... Dobra, weźmy na razie żółty i żółtego spróbuję użyć jak klasycznego eyelinera. Let's see. Jeśli chodzi w ogóle jeszcze o tą... Boże święty, jest tak wcześnie, że już nie wiem, co mam mówić. Wydajność produktu, no to używa się go bardzo mało, natomiast trzeba... Znaczy nie trzeba, ale zazwyczaj się wyciska troszkę za dużo, więc na serio wyciskajcie jak najmniej możecie. Okej, żółta kreska jakoś nam idzie. Robi się lekko zielona od niebieskiego pod spodem. No dobra, kreska jest. Rysowało mi się ją ogólnie bardzo łatwo i szybko. Produkty tego typu są gęste, więc nie trzeba szybko pracować i z reguły łatwo jest jakby poprawiać. Natomiast myślę, że trzeba by nałożyć jeszcze jedną warstwę, w sensie produktami tak gęstymi ciężko jest nałożyć równomierną warstwę. Bo na przykład kiedy... Oj, jeszcze mi się odcisnęło na górze, bo jak na przykład pracujemy sobie takimi eyelinerami jak glistem, one są wodne i to jest zupełnie inne krycie i też jakby no inna formuła produktu. Tutaj nie jest aż tak intensywnie, jak na przykład mogłoby to być w przypadku żółtego eyelinera wodnego. Natomiast nie jest też tak, że nic nie widać, prawda? Więc czekamy, aż to zaschnie, a trochę to trwa. I najgorzej, że nie czuć, kiedy jest suche, bo z produktami wodnymi jest tak, że no... czuć, kiedy jest mokro na oku, a kiedy nie. Tutaj musimy jakoś sobie tak ogarnąć, kiedy będzie ten odpowiedni czas. Czyli już chyba zastygło. Kreska nie wygląda jakoś super najlepiej. Dużo bardziej podoba mi się efekt po
wodnych eyelinerach. Natomiast bardzo podoba mi się oko, to nasze blendowanie między niebieskim a różowym. To wyszło naprawdę bardzo ładnie, wygląda git. Co ciekawe, jak patrzę sobie na wszystkie obrazki tutaj, jeśli chodzi o te kolekcje, to większość, no nie, praktycznie każda osoba, która tu jest, jako make-up ma zrobione po prostu taką kreskę. Myślę, że te produkty będą spoko do takich bardziej artystycznych rzeczy, w sensie albo do nakładania na przykład na większą powiekę, do takich graficznych rzeczy. To zupełnie nie jest produkt do tego. Jeśli chcecie rysować jakieś crazy podwójne kreski, jakieś tribale na twarzy, to tylko wodny eyeliner. Ale my jedziemy dalej. Co mamy tu jeszcze? Mamy jeszcze ten turkusowy. Dobra, nałóżmy turkusowy na dolną powiekę. Już teraz nałożyłam już tak mega mało. Gituwa. Powiem wam, że ja bym te produkty nazwała bardziej kremowymi cieniami i one w minimalnej ilości naprawdę bardzo fajną robią robotę. Tak jak powiedziałam już chyba kilka razy, nie są może najmocniej napigmentowane. W sensie, jeśli weźmiecie palec i zrobicie sobie kreskę, w sensie, no tak o, to wtedy będziecie mieć mega mocny kolor. Natomiast jeśli chcecie już to blendować, no to oczywiście pigmentacja nam trochę zejdzie, ale no widać to z kamery. Tak więc na razie jest poprawnie. Myślałam, że będzie troszkę większy szał, ale w sensie jakby już jak odpakowałam te farbki, to sama formuła już jakby powiedziała mi, czego mogę się spodziewać, no bo czasem formuły po prostu nie przeskoczymy, ale lubię to, co wyszło. To, co mogę powiedzieć na pewno, jako duży plus, jest to, że praca tymi produktami jest bardzo szybka i w sumie bardzo prosta. Bo na przykład, jeśli byście chcieli bawić się kolorami, ale tak po klasycznemu, czyli po prostu mieć paletkę kolorowych cieni, to często jest tak, że no, zależy na co traficie, możecie trafić fajnie, możecie trafić słabo. Wiecie, no widzieliście, wykonałam kilka ruchów i tu w ogóle nie porobiły się plamy, tak więc ja bym powiedziała, że pomimo tej intensywnej pigmentacji, której ja nigdy nie polecam na początek, to są to takie produkty przyjazne osobom początkującym. Jak podpróbujecie kilka razy i ogarniecie już ile produktu powinniście nałożyć, to jest to naprawdę bardzo szybkie i łatwe. I mam wrażenie, że bardzo efektowne. Okej, ja sobie tutaj troszkę dokładam, żeby wzmocnić kolor. Dokładanie też jest jakby git, w sensie nic się tutaj nie ciastkuje, nie rozwarstwia. Jest naprawdę spoko. Ostatnia rzecz, jaką sobie tutaj spróbujemy, to kropka. W sensie najpierw spróbuję na ręce. Nie robię najlepszych kropek, bo to jest gęste. Kropki nie, kropki też nie polecam. Jedno, co jest pewne, to to, że ciężko to zmyć. W sensie ja mam tutaj tylko taką chusteczkę dla niemowląt, natomiast nie jest to super najprostsze, żeby to usunąć, więc możemy tutaj zaufać marce NYX, że będą to dosyć trwałe produkty, więc też właśnie fajnie jako baza pod inne cienie by się sprawdziły. Kończę make-up, wytuszuję ręce i będziemy się zastanawiać. Wszystko zawsze wygląda 100 razy lepiej, tak więc powiem wam, że jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego make-upu i jestem też bardzo zadowolona z tych produktów. Jest to specyficzny rodzaj produktu i jakby nie zrobimy nim graficznych makijaży, ale do wszelkich artystycznych jakichś rzeczy, jeśli chcielibyście robić coś palcami czy coś w tym stylu, będą git, zastygają. Nic się nie zciastkowało tutaj w załamaniu, nic się nie zebrało, tak więc wygląda na to, że będą to naprawdę bardzo fajne, trwałe produkty. I tak jak powiedziałam, uważam, że będą one mega, mega spoko do użytku takiego
jak klasyczne cienie. Uważam, że blendowanie jest super. Przy użyciu minimalnej ilości naprawdę robi się to super szybko, super łatwo. Można sobie też łatwo poprawić. Tak więc ja się cieszę, że mam je w swojej kolekcji, bo będą one idealnym uzupełnieniem właśnie eyelinerów wodnych. Więc gorąco polecam. Może kupcie sobie na początek jeden i sprawdźcie, jak to będzie wyglądać. Wybierzcie swój ulubiony kolor. Tak samo będzie się to fajnie sprawdzało jako baza pod cienie. Więc spoko, bardzo fajnie, że tego typu produkt jest na rynku. Muszę w końcu przetestować też firmę Halsey, czyli About Face i sprawdzić, wiecie, czy to byłoby w ogóle porównywalne, ale jestem zadowolona. Uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny produkt. Jedyna rzecz, która mi się najmniej w tym makijażu podoba, to kreska. Finalnie tutaj troszkę jeszcze mi nie wyszło, tak więc nie polecam, naprawdę. Nie odpuśćcie sobie wszelkie graficzne rzeczy, bo będziecie się tylko wkurzać, a cała reszta będzie git. Okej, ostatnia rzecz, już na sam koniec, lecimy szybko, ale jak już jesteśmy przy tej kolekcji, znaczy przy tych nowościach, to już przetestujmy to wszystko w jednym filmie. Stick róż. Jedna część jest z drobinami, a druga nie ma drobin. Jest to jakiś odcień. Ja mam stick w kolorze Prism of Love. Ta jaśniejszy swatch z góry jest z delikatną drobinką. Tego nie widać jakoś bardzo mocno. Tak nawet jak są obok siebie, to się aż tak bardzo nie rzuca w oczy. Tyle, że właśnie ta końcówka jaśniejsza ma taki złoty blask, a ta ciemniejsza, która nie ma drobin, jest taka klasyczna, po prostu mokro tłusta. Na obrazku pani ma nałożone te produkty bezpośrednio na twarz. Ja, jak wiecie, nie jestem fanką aplikacji kremowych produktów w ten sposób. Tak więc nałożymy sobie po mojemu i no to zacznijmy od tego, który nie ma drobin. Testowałam też raz stick z NYXa, taki klasyczny, gdzie po jednej stronie był bronzer, a po drugiej rozświetlacz. I był ok, mam wrażenie, że te róże są w ogóle jeszcze bardziej kremowe. Jak robiłam swatcha na ręce, to było takie wręcz masełko. Ok, cienka warstwa, nie jest taki wściekły różowy, więc bardzo fajnie to wygląda. Myślę, że jakby się tu dodało jeszcze odrobinę bronzera kremowego, to w ogóle byłby sztos. No dobra, i teraz dajmy sobie tą jaśniejszą końcówkę i jak na pewno już doskonale pamiętacie, zawsze nakładam produkt na rękę. Wezmę teraz inny pędzel, żeby na pewno nam się nie pomieszało. Okej, jest to bardzo szybka akcja. Na skórze widać, że faktycznie ten drugi odcień jest bardziej świetlisty. Słuchajcie, teraz zrobię coś, czego zazwyczaj nie robię, ale nałóżmy to w ten sposób. I don't know, poczułam, że chcę poszaleć. I chciałam zobaczyć, jak się, wiecie, rozblendowują te produkty, ale jak widać, bardzo ładnie i szybko. Teraz się trzymajcie, bo nie wiem, czy zdarzy się, że powiem jeszcze kiedyś coś takiego, natomiast ten produkt jest naprawdę bardzo dobry i chyba nawet szybciej aplikuje się go bezpośrednio na twarz. W sensie, jak go nałożyłam na nos, to dosłownie 3 razy przyłożyłam pędzlem i to już było rozblendowane. Wygląda przepięknie. Bardzo mi się podoba odcień w ogóle i tak wygląda na mojej skórze. Tutaj mam troszkę więcej w ogóle widzę, więc tu już dodamy jeszcze troszkę różu. Fajnie wyszło, podoba mi się w ogóle, podoba mi się, jak to wygląda na twarzy. Nie jest taki wściekły ten odcień tego sticka, tak więc jeśli byście chcieli robić contouring blushem, to myślę, że ten odcień byłby git. Pamiętajcie, że jak nakładacie też produkty kremowe, to żeby blendować też końcówki, znaczy granice do podkładu, żeby to tak ładniej przychodziło nam wszystko w siebie. Ale nałożę jeszcze teraz rozświetlacz, więc na te granice, więc powinno być już w ogóle git i petarda. I jestem ready!
To już są wszystkie kosmetyki, jakie mogliśmy razem w tym odcinku przetestować. Jestem naprawdę bardzo zadowolona, nie było żadnego tutaj bubla. Gorąco Was zachęcam do wypróbowania tych produktów, bo jest to naprawdę coś fajnego, coś takiego innego. Ja lubię takie rzeczy. Czekamy na więcej takich najróżniejszych produktów w drogerii. Mam nadzieję, że będzie się tego pojawiać coraz więcej i więcej, i więcej, i więcej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na moich innych social mediach, tak więc zapraszam Was tam bardzo serdecznie, a teraz do następnego. Bye!